List świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczensów pierwszy, rozdział pierwszy. Paweł i Sylwan i Tymoteusz zborowi tesaloniczeńskiemu w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój niech będzie od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, zmiankę czyniąc o was w modlitwach naszych, bez przestanku przypominając skuteczną ową wiarę waszą i oną pracowitą miłość i oną cierpliwą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie przed Bogiem i Ojcem naszym. Wiedząc, bracia umiłowani, od Boga wybranie wasze, gdyż Ewangelia nasza nie była u was tylko w mowie, ale też i w mocy, i w Duchu Świętym, i we wszelkim upewnieniu, jako wiecie, jaki myśmy byli między wami dla was. A wyście się naśladowcami naszymi i pańskimi stali, przyjąwszy słowo we wszelkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Tak, żeście się wystali za wzór wszystkim wierzącym w Macedonii i w Achaii, albowiem od was się rozgłosiło słowo pańskie, nie tylko w Macedonii i w Achaii, ale się też rozeszła na wszelkie miejsce wiara wasza, która jest w Bogu, tak iż nam nie trzeba o tym co mówić, ponieważ oni sami oznajmują o was, jakie było przyjście nasze do was i jakoście się nawrócili do Boga od bałwanów, abyście służyli Bogu żywemu i prawdziwemu, i oczekiwali Syna Jego z niebios, którego wzbudził od umarłych, to jest Jezusa, który nas wyrwał od gniewu przyszłego. Pierwszy list do Tesaloniczensów, rozdział drugi. Albowiem wy sami wiecie, bracia, że przyjście nasze do was nie było próżne, ale chociażeśmy i przedtem cierpieli i zelżeni byli, jako wiecie, w mieście Filipach, wszakże bezpieczniśmy sobie poczelni w Bogu naszym w opowiadaniu u was Ewangelii Bożej z wielkim bojem, albowiem napominanie nasze nie było z oszukania ani z nieczystości, ani zdrady, ale jako nas Bóg sobie upodobał, żeby nam była zwierzona Ewangelia, tak mówimy, nie jako ludziom się podobając, ale Bogu, który sobie upodobywa serca nasze. Albowiem nigdyśmy nie używali mowy pochlebnej, jako wiecie, aniśmy pod zasłoną czego łakomstwu dogadzali, Bóg jest świadkiem. Aniśmy szukali od ludzi chwały, ani od was, ani od inszych, mogąc wam być ciężkimi jako apostołowie Chrystusowi, aleśmy byli skromnymi między wami, jako gdy mamka odchowuje dziadki swoje. Tak wam życzliwymi będąc, gotowiśmy byli użyczyć wam nie tylko Ewangelii Bożej, ale też i dusz naszych dlatego, i żeście nam miłymi byli. Albowiem pamiętacie, bracia, pracę naszą i trudy, gdyż w nocy i we dnie robiąc, abyśmy żadnego z was nie obciążyli, kazaliśmy u was Ewangelię Bożą. Wyście świadkami i Bóg, żeśmy świętobliwie i sprawiedliwie i bez nagany żyli między wami, którzyście uwierzyli. Jakoż wiecie, żeśmy każdego z was, jako ojciec dziadki swoje, napominali i cieszyli i oświadczali się, abyście chodzili godnie Bogu, który was powołał do swego królestwa i do chwały. Przetoż i my dziękujemy Bogu bez przestanku, iż przyjąwszy Słowo Boże, któreście słyszeli od nas, przyjęliście nie jako słowo ludzkie, ale jako wprawdzie jest, jako Słowo Boże, które też skuteczne jest w was, którzy wierzycie. Albowiem wy, bracia, staliście się naśladowcami zborów Bożych, które są w żydowskiej ziemi, w Chrystusie Jezusie, boście i wy też cierpieli od ziomków waszych, jako i oni od Żydów, którzy i Pana Jezusa zabili, i swoich własnych proroków i nas wygnali,
a Bogu się nie podobają i wszystkim ludziom są przeciwni, zabraniający nam, żebyśmy nie mówili poganom, żeby byli zbawieni, aby tak zawsze dopełniali grzechów swoich, albowiem przyszedł na nich gniew aż do końca. Lecz my, bracia, będąc pozbawieni was, na chwileczkę obliczem, nie sercem, tym pilniejśmy się starali oglądać oblicze wasze z wielką żądością. Dlategośmy chcieli przyjść do was, zwłaszcza ja, Paweł, i raz i drugi, ale nam przekaził szatan. Albowiem któraż jest nadzieja nasza, albo radość, albo korona chluby, i zali nie wy przed oblicznością Pana naszego Jezusa Chrystusa w przyjście Jego? Wy zaiste jesteście chwałą naszą i radością. Pierwszy do Tesaloniczensów, rozdział 3. Przeto nie mogąc dłużej znosić, upodobało się nam, abyśmy sami w Atenach zostali. A posłaliśmy Tymoteusza, brata naszego, i sługę Bożego i pomocnika naszego w Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził i napominał strony wiary waszej. Aby się żaden nie poruszał w tych uciskach, gdyż sami wiecie, żeśmy na to wystawieni. Albowiem gdyśmy byli u was, opowiadaliśmy wam, żeśmy mieli być uciśnieni, jakoś się też to stało i wiecie o tym. Dlatego i ja, nie mogąc tego dłużej znosić, posłałem go, abym się dowiedział o wierze waszej, by was snać nie kusił ten, co kusi, a nie była daremna praca nasza. Lecz teraz Tymoteusz od was do nas przyszedł, zwiastował nam wesołą nowinę o wierze i miłości waszej, a iż nas zawsze dobrze wspominacie, żądając nas widzieć, tak jako i my was. Dlatego pocieszeni jesteśmy, bracia, z was w każdym utrapieniu i potrzebie naszej przez wiarę naszą, bo teraz my żyjemy, jeśli wy stoicie w Panu. Albowiem jakież dziękowanie możemy Bogu oddać za was, za wszelkie wesele, którym się weselimy dla was przed Bogiem naszym, w nocy i we dnie bardzo się gorliwie modląc, abyśmy oglądali oblicze wasze i dopełnili niedostatków wiary waszej. Lecz sam Bóg i Ojciec nasz i Pan nasz Jezus Chrystus niech wyprostuje drogę naszą do was. A was Pan niech pomnoży i obfitującymi uczyni w miłości jednego ku drugiemu i ku wszystkim, jako i nas ku wam. Aby utwierdzone były serca wasze, nienaganione w świętobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym, na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi świętymi Jego. List pierwszy do Tesaloniczensów, rozdział 4. A dalej mówiąc, bracia, prosimy was i napominamy przez Pana Jezusa, jakoście przyjęli od nas, jakobyście sobie mieli postępować i Bogu się podobać, abyście tym więcej obfitowali, gdyż wiecie, jakieśmy wam rozkazania dali przez Pana Jezusa. Albowiem ta jest wola Boża, to jest poświęcenie wasze, żebyście się powściągali od wszeteczeństwa, ażeby umiał każdy z was naczyniem swoim władać w świętobliwości i w uczciwości. Nie w namiętności żądzy, jako i poganie, którzy nie znają Boga, i aby nikt nie uciskał i nie oszukiwał w żadnej sprawie brata swego, bo Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jakośmy wam przedtem powiadali i oświadczali. Bo nas Bóg nie powołał ku nieczystości, ale ku poświęceniu. A przetoż, kto to odrzuca, nie odrzuca człowieka, ale Boga, który nam też dał Ducha swego Świętego. A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, boście wy sami od Boga nauczeni, abyście miłowali jedni drugich. Albowiem też to czynicie przeciwko wszystkim braciom, którzy są we wszystkiej Macedonii, ale was napominamy, bracia,
iżbyście tym więcej obfitowali i pilnie się starali, abyście spokojnymi byli i rzeczy swoich pilnowali i pracowali własnymi rękami swymi, jakośmy wam przykazali, abyście uczciwie chodzili przed obcymi, a w niczym abyście nie mieli niedostatku. A nie chcę, bracia, abyście wiedzieć nie mieli o tych, którzy zasnęli, iżbyście się nie smucili, jako i drudzy, którzy nadziei nie mają. Albowiem jeśli wierzymy, iż Jezus umarł i zmartwychwstał, tak Bóg i tych, którzy zasnęli w Jezusie, przywiedzie z Nim. Boć to wam powiadamy słowem Pańskim, że my, którzy żywi, pozostaniemy do przyjścia Pańskiego, nie uprzedzimy onych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanielskim i z trąbą Bożą stąpi z nieba, a pomarli w Chrystusie powstaną najpierwej. Zatem my żywi, którzy pozostaniemy, wespół z nimi zachwyceni będziemy w obłokach naprzeciwko Panu na powietrze, a tak zawsze z Panem będziemy. Przetoż pocieszajcie jedni drugich tymi słowy. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5. A o czasach i o chwilach, bracia, nie potrzebujecie, aby wam pisano, albowiem sami dostatecznie wiecie, iż on dzień pański jako złodziej w nocy tak przyjdzie. Bo gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy na nich nagłe zginienie przyjdzie jako ból na niewiastę brzemienną, a nie ujdą. Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was on dzień jako złodziej zachwycił. Wszyscy wy jesteście synowie światłości i synowie dnia, nie jesteśmy synowie nocy ani ciemności. Przeto nie śpijmy jako insi, ale czujmy i bądźmy trzeźwymi. Albowiem którzy śpią, w nocy śpią, a którzy się upijają, w nocy się upijają. Lecz my, synami dnia będąc, bądźmy trzeźwymi, oblekszy się w pancerz wiary i miłości i w przyłbicę nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie postawił nas ku gniewu, ale ku nabyciu zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy lub czujemy, lub śpiemy, wespół z Nim żyli. Przetoż napominajcie jedni drugich i budujcie jeden drugiego, jako i czynicie. A prosimy was, bracia, abyście poznali tych, którzy pracują między wami i którzy są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was, abyście ich jak najbardziej miłowali dla ich pracy. Pokój też zachowajcie między sobą. A prosimy was, bracia, napominajcie tych, którzy nie stoją w rządzie. Cieszcie bojaźliwych, znaszajcie słabych, nieskwapliwymi bądźcie przeciwko wszystkim. Patrzcie, aby kto złem za złe komu nie oddawał, ale zawsze dobrego naśladujcie i sami między sobą i ku wszystkim. Zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie, albowiem tak jest wola Boża w Chrystusie Jezusie przeciwko wam. Ducha nie zagaszajcie, proroctw nie lekceważajcie, wszystkiego doświadczajcie, a co jest dobrego, tego się trzymajcie. Od wszelakiego podobieństwa złości się wstrzymywajcie. A sam Bóg pokoju niech was zupełnie poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa zachowane. Wierny jest ten, który was powołał, który też to uczyni. Bracia, módlcie się za nami. Pozdrówcie braci wszystkich z pocałowaniem świętym. Poprzysięgam was przez Pana, aby ten list przeczytany był wszystkim braciom świętym. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Amen.